Łaska nad łaskami. Nasze nawrócenie. Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w roku Świętego Józefa razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa oraz przy współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. W odkrywaniu skuteczności i aktualności patronatu Świętego Józefa będą nam pomagali kapłani, osoby konsekrowane, katecheci oraz osoby świeckie, które doświadczyły jego przemożnej opieki. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, w Rzymie u świętego Jana na Lateranie 8 grudnia 2020 roku w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 8 roku swojego pontyfikatu papież Franciszek ogłasza Kościołowi list apostolski Patris Corde z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Jednocześnie ogłasza rok pański 2021 rokiem poświęconym świętemu Józefowi. Cóż wiemy o tym świętym Kościoła? Dlaczego to właśnie teraz ma on nam szczególnie patronować? Na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, że z Ewangelii wiemy o tym świętym niewiele. Przecież na kartach Ewangelii nie pada ani jedno jego słowo. To święty milczący. Równocześnie Ewangelia, spoglądając na życie świętego Józefa, na jego czyny, mówi nam o nim bardzo wiele. Wskazuje nam na Józefa jako na męża sprawiedliwego. Vir Justus, mąż sprawiedliwy, człowiek prawy. To człowiek należący do grona tych sprawiedliwych Starego i Nowego Testamentu, którzy odegrali niezastąpioną rolę w historii zbawienia. To człowiek pełny tej prawości, której domaga się Ewangelia, całkowicie poddany Bogu, całkowicie oddany Jego sprawom, z uległością poddany wszelkim Bożym nakazom. Jak się wsłuchiwał w te nakazy i kiedy te nakazy w sposób szczególny rozbrzmiewały w jego życiu. Przypatrzmy się więc, jak Bóg stopniowo objawia swoją wolę świętemu Józefowi i włącza go w bieg historii zbawienia. Rozważymy w tym celu cztery pełne napięcia sytuacje z życia świętego Józefa. Pierwszą z nich jest stan błogosławiony przyrzeczonej mu Maryi. W obliczu tej niewytłumaczalnej dla Józefa ciąży, widzimy go wewnętrznie rozdartego, zaniepokojonego, poruszonego. Doświadcza tego poruszenia, bo przecież jest czysty i takiej właśnie czystej Maryi doświadczał dotąd. Od Maryi biło przecież taką czystością, że każda myśl o złu zamierała, nim zdążyła się uformować. To doświadczenie nie pozwala Józefowi Maryi oskarżyć jej publicznie. Dlatego
w prawości serca postanawia oddalić ją potajemnie, nie rozumiejąc zupełnie, co się wydarzyło, nie rozumiejąc sensu. W pierwszym śnie anioł, wysłannik Boga, pomaga Józefowi rozwiązać ten jego wewnętrzny dylemat. Oświeca to jego rozdarcie. Mówi do niego: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jaka jest odpowiedź Józefa na ten głos? Jego reakcja jest natychmiastowa. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale: zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Widzimy więc człowieka sprawiedliwego w działaniu. Widzimy, jak Józef dzięki swej prawości, swemu posłuszeństwu, poddaniu się woli Bożej, pozwala, otwiera się na to, by Bóg w nim samym przezwyciężył ten dramat, przezwyciężył to napięcie. Ten mąż, który jest sprawiedliwy, otwiera się na Boże światło i przyjmuje Maryję do siebie, a tym samym ocala ją wraz z Jezusem. Mógłby przecież sprawiedliwie, zostając na porządku natury, nie uznać Jezusa za swojego syna, a tym samym Maryję oskarżyć publicznie o niewierność. Tymczasem Józef, mąż sprawiedliwy, oświecony przez anioła, pokornie poddaje się tym Bożym zamysłom. Przyjmuje zaproszenie do osobistego udziału w historii zbawienia. Staje się wobec Syna Bożego jego przybranym ojcem. Józef otwiera się posłusznie na łaskę przybranego ojcostwa. I odtąd staje w cieniu Boga Ojca. Jest przedłużeniem Bożego Ojcostwa w ziemskim życiu Jezusa. W drugim śnie anioł nakazuje Józefowi: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Również wtedy Józef nie waha się, jest posłuszny, nie zastanawia się nad trudnościami, które może napotkać w drodze. Jak mówi Pismo, wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu i tam pozostał aż do śmierci Heroda. Znów ten mąż sprawiedliwy, dzięki wsłuchaniu się w Boże wezwanie, zupełnie na podobieństwo patriarchy Abrama, pozwala, by Bóg poprowadził go do nieznanego kraju, czym ponownie ocala Maryję z jej dziecięciem. W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie oczekuje od anioła obiecanego powiadomienia, by powrócić do swego kraju. I gdy tylko Boży posłaniec w trzecim śnie informuje go, że ci, którzy usiłowali zabić dziecię, nie żyją, znów posłuszny temu poruszeniu wstaje, zabiera ze sobą dziecię i jego matkę i wraca do ziemi ojczystej. Po raz kolejny ten, który jawi nam się jako tzadik,
wyjątkowo prawy i bogobojny, bez wahania poddający się Bożemu Słowu, wraca do ojczystej ziemi. W drodze powrotnej, gdy dowiaduje się, że w Judei panuje Archelaos, w miejsce swojego ojca Heroda, doznaje rozterki, boi się tam iść. Po raz kolejny otrzymuje we śnie nakaz, a to zdarza się już po raz czwarty, i udaje się w stronę Galilei, gdzie, jak mówi pismo, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Ponownie Józef, Vir Justus, mąż sprawiedliwy, wsłuchany w Boże wezwanie, dzięki poddaniu się Bożym nakazom, prowadzi swoją rodzinę ku bezpiecznej przystani w Nazarecie, gdzie Jezus będzie mógł wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, aż podejmie mesjańską działalność. Kim dla nas jest święty Józef? Postać świętego Józefa jest dla nas wszystkich darem i zadaniem jednocześnie. Jest dla nas wzorem, ale i zaproszeniem. Jesteśmy wezwani do naśladowania Jego sprawiedliwości wobec Boga i ludzi, ale w sposób szczególny jesteśmy zaproszeni przez przykład życia świętego Józefa do wejścia w głęboką relację z Bogiem, który tak jak świętego Józefa, tak i każdego z nas chce włączyć w bieg historii zbawienia. Moi drodzy, tkwimy dzisiaj w wielkim paradoksie, w niebywałej sprzeczności. Z jednej strony boimy się cierpienia, boimy się zarazić, boimy się śmierci, a z drugiej strony nie chcemy przychodzić do źródła życia. To Eucharystia jest tym źródłem. Drodzy, nie jeden z nas w tym trudnym czasie doznał jakiegoś rodzaju utraty. Wielu straciło dochody. Wielu przeżyło cierpienie, chorobę, czy nawet utratę kogoś bliskiego. Mówi autor natchniony w Księdze Hioba, czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Tylko na tym placu boju, jakim jest ludzkie życie, można zajmować różne postawy. Duchowo się poddać, oskarżyć Boga o swoje dramaty, odwrócić się, odwrócić od Boga swą twarz, swoje życie. Ale można też, tak jak Hiob, z podniesionym czołem, przyjąć to, co przynosi życie. Ten biblijny bohater stracił wszystko, ale jak mówi pismo, w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Nie przypisał Bogu winy za wydarzenia, które go odarły ze wszystkiego, co miał. Jak kończy się jego historia? Pozostał wierny i w efekcie Bóg wynagradza mu wszystko w dwójnasób. Zastanówmy się, czy w milczącej postawie świętego Józefa nie słychać także
echa tej Hiobowej postawy. Tak wiele zwrotów w życiu świętego Józefa, a Józef poddaje się im bez słowa skargi. Przyjmuje ufnie bieg historii zbawienia. A przecież i on zostaje odarty. Zostaje na przykład pozbawiony sposobności posiadania swojego potomka. A przecież dla bogobojnego Żyda stanowiło to możliwość przedłużenia jego życia. Przyjmuje pokornie zadanie bycia jedynie cieniem ojca. Wychowuje Jezusa do synowskiej relacji z Ojcem w niebie. Czy słyszymy na kartach Ewangelii uskarżanie się tego świętego na Boga? Nie ma tam jego lamentów. Jest tylko pokora i poddanie się woli Bożej. Jest sprawiedliwość, troska i miłość do Bożego Syna i Jego Matki. I to jest właśnie dla nas wskazanie na dzisiejszy czas. Prośmy już teraz Józefa, aby każdemu z nas wyprosił błogosławieństwo sprawiedliwości, prawości serca, wrażliwości na Bożą wolę. Józef z pewnością nas nie zawiedzie. On poprowadzi nas bezpieczną drogą. Przychodźmy z ufnością do Józefa, bo to jest jego czas, to jest jego godzina. Szczęść Boże. Niech nam wszystkim Pan błogosławi, a święty Józef wyprasza potrzebne łaski. Patris Cordae, ojcowskim sercem. Tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach synem Józefa. Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez opatrzność. Wiemy, że był skromnym cieślą, zaręczonym z dziewicą Maryją. Człowiekiem sprawiedliwym, zawsze gotowym na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego prawie i w czterech snach. Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej nie było dla nich miejsca. Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy i magów, którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie. Miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez anioła. Nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Bardzo kocham świętego Józefa, bo on jest niezawodny w takim byciu blisko nas. Doświadczyłem tego wiele razy. Szczególnie mocno tak mam w pamięci wyryte doświadczenie, gdy pracowałem nad takim ważnym projektem i wiele rzeczy nam się nie udawało. I wszyscy od nas odchodzili i no nie wiedziałem, co zrobić. Szukałem różnych sposobów i wtedy przypomniałem sobie o świętym Józefie i zacząłem mówić nowennę do niego z taką wiarą. Mówię, jak ty, Józefie, tego nie dasz rady, to nie wiem kto. I mówiłem codziennie, tak jak potrafiłem, z wiarą, ufając, że nie zostawi mnie samego. I proszę sobie wyobrazić, że ostatniego dnia, gdy kończyłem nowennę, to zaczęły dzwonić telefony od ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego chcieli współpracować i chcieli podjąć swoje zadania. Mimo, że kilkanaście dni wcześniej jakoś rezygnowali z tego.
obiecałem wtedy świętemu Józefowi, że będę rozsławiał jego dobre imię. Więc w niniejszym czynię to zobowiązanie także tutaj dzisiaj. Józef jest naprawdę ważnym, dobrym orędownikiem. Wołajmy do niego. Łaska nad łaskami, nasze nawrócenie. Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w roku świętego Józefa razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i telewizją internetową Dom Józefa oraz przy współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. W odkrywaniu skuteczności i aktualności patronatu świętego Józefa będą nam pomagali kapłani, osoby konsekrowane, katecheci oraz osoby świeckie, które doświadczyły jego przemożnej opieki. Przeżyj dobrze czas Wielkiego Postu razem z nami. Zapraszamy w każdą niedzielę oraz środę.